Rozpoczął się pierwszy festiwal małych prapremier organizowany przez Teatr Lalki i aktora w Wałbrzychu. Pozdrawiam cały Wałbrzych i wszystkich organizatorów festiwalu. Kasiu, śpiąc się kłania. Festiwal ma na celu przybliżenie publiczności wielu ciekawych spektakli, starannie wyselekcjonowanych polskich prapremier teatrów lalkowych z całej Polski. Na inauguracji festiwalu obecna była m.in. Barbara Borys-Damięcka, senator RP i prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Chciałam podziękować jako członek Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu Rzeczypospolitej, przekazać gratulacje i pozdrowienia od całej komisji naszej senackiej, która wie o tej uroczystości i o tym festiwalu. I przede wszystkim powiedzieć, że życzę wszystkim Państwu przepięknych chwil obcowania z teatrem aktora i lalki, ze spektaklami. Życzę owocnych obrad wszystkim jury. Ja osobiście będę stawiała najwięcej na jury dziecięce, bo to jest dla mnie jury najważniejsze. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałemiej przypomniał, że impreza zyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co oznacza, że mimo swojego debiutu pomysł uzyskał aprobatę na najwyższym szczeblu, co dobrze rokuje na przyszłość. Prezydent zapowiedział, że tego typu festiwal mógłby być organizowany w Wałbrzychu cyklicznie, na przykład co 2 lata. Ja jestem gospodarzem w ratuszu od 2 lat, ale zawsze jak patrzę ten zakątek tutaj, teraz jeszcze ładniejszy, bo właśnie zakończyliśmy remont, to też przysporzy mu pewnie trochę blasku. Zawsze patrzę w ten zakątek jako takie wyjątkowe miejsce na mapie Wałbrzycha. Piękne, magiczne. Chciałbym bardzo, aby ten festiwal zbudował jeszcze bardziej tą wyjątkowość tego miejsca. Tysiące dzieci, widzę to bez mała codziennie, odwiedza ten teatr. To jest budowanie widowni, instytucji kultury na następne lata i pokolenia. Pierwszym spektaklem pokazanym na festiwalu, choć poza konkursem, była premiera Teatru Lalki i aktora pod tytułem Królestwo Koralowej Rafy. Jak zwykle doskonała gra aktorska naszych rodzimych aktorów w połączeniu z techniką multimedialną i przepięknymi animacjami stworzonymi przez Wojciecha Świątkiewicza stworzyły bogaty i barwny świat, w którym zanurzyła się publiczność. Zanurzyła się dosłownie, ponieważ akcja spektaklu zaczyna się pod wodą, gdzie poznajemy główną bohaterkę, księżniczkę Delfinę i jej ojca, króla Rafaela, który za karę za swoje tyraniczne rządy zostaje skazany na wygnanie. Księżniczka, niekoniecznie świadoma poczynań ojca, rusza mu na ratunek. Po drodze spotyka wiele barwnych postaci, które pomagają jej w podróży. A jak zakończy się przygoda, widzowie przekonają się, gdy spektakl na stałe trafi na deski teatru.